Koniec. Jestem tutaj, żeby powiedzieć wam o najważniejszej decyzji i najważniejszej rzeczy w waszym życiu. Tą rzeczą jest Bóg. Wszyscy mówią, że Boga znają, w Boga wierzą. Ale wiecie co? Muzułmanie też mówią, że wierzą w Boga. Każdy powie, że wierzy w Boga. Ale ja jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, że Bóg jest jeden i prawda jest jedna. Zamienników na tym świecie jest bardzo dużo. Prawda ma na imię Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest jedyny, który stał się ofiarą, który dał swoje życie za to, żebyś ty mógł żyć. I chcę was ostrzec przed zamiennikami, przed pośrednikami, bo Jezus powiedział: przyjdź do mnie, a ja cię pokrzepię. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą. Jezus nigdy nie powiedział, żebyście się modlili do setki pośredników, żeby do niego dojść. Jezus powiedział: przyjdź do mnie. Więc my jesteśmy tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że Jezus czeka, Jezus stoi, Jezus czeka na twoją decyzję. Jezus stoi, Jezus czeka, Jezus wygląda za tobą, bo oddał swoje życie, żebyś ty mógł żyć już teraz na ziemi, żebyś ty mógł pójść do nieba. Wszystkim się chce pójść do nieba, wszyscy mówią i myślą, że pójdą do nieba. Tylko ten ujrzy Królestwo Niebieskie, który narodził się na nowo. To jest prawda Ewangelii. To nie żadna religia, nie żadna formułka. Jezus Chrystus jest prawdą. Jeżeli pojednasz się z Jezusem Chrystusem, zobaczysz Królestwo Niebieskie. Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. Nie żadna religia, nie pośrednicy, nie aniołowie, nie jakaś rodzina Jezusa. Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, jedyną drogą do nieba. Słuchajcie, powiem wam o moim nawróceniu. Nawróciłam się 10 lat temu. Mieszkałam w pięknym kraju, w Australii. Miałam wszystko to, za co wy się tutaj zabijacie. Miałam prestiżowe studia. Miałam fajne prace. Podróżowałam sobie. Jednak po osiągnięciu tego wszystkiego okazało się, że miałam wielką pustkę w sercu. Miałam pustkę w sercu. Żadne wakacje, żaden telewizor plazmowy nie mógł tej pustki zapełnić. I wtedy poznałam ludzi, którzy powiedzieli mi o Jezusie Chrystusie. To było bardzo dziwne słowo Jezus Chrystus, bo byłam przyzwyczajona do religii, do obrzędów, do kościołów. Byłam przyzwyczajona do całego, do tego wszystkiego związanego z religią. I ktoś mi powiedział, żeby narodzić się na nowo, muszę pojednać się z Jezusem Chrystusem. Muszę go przyjąć do swojego serca. I nie wiedziałam, czy to jest prawda, czy nie, ale zawołałam do Boga, zawołałam o prawdę. Kiedy zawołałam o prawdę, objawił mi się Jezus Chrystus. Chciałam poznać prawdę o tym, jak być zbawionym. Chciałam poznać prawdę, jak być uzdrowionym. Uzdrowionym z depresji, uzdrowionym z tego życia, które było puste, gdzie brakowało sensu. I zawołałam do Boga o prawdę i poznałam osobiście Jezusa Chrystusa. I jestem tutaj, żeby powiedzieć wam, że zbawienie jest jedynie przez Jezusa Chrystusa. Nie przez religię, nie przez pośredników, nie przez modlitwę do zmarłych ludzi. Sam Jezus Chrystus powiedział: przyjdźcie do mnie, we mnie jest nowe życie. Ja jestem świadectwem tego, że nowe życie jest w Jezusie. Moje życie ma taki smak, taki kolor, takie piękno, które znalazłam tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jezusie Chrystusie. To
nie jest jakaś religia, że dla Boga w chmurach, żeby się Bóg zlitował i żeby dał nam coś tam. Już tu na ziemi możesz mieć fantastyczne życie z Jezusem Chrystusem. Możesz być pod Jego ochroną, pod ochroną samego Boga. Możesz czuć się bezpieczny, bez lęków, bez depresji, bez pustki. Bo tylko Jezus Chrystus jest odpowiedzią, jest lekarzem. Jest lekarzem na ból człowieka tu na ziemi. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na grzech człowieka tu na ziemi. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na depresję nad człowiekiem tu na ziemi. Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawda i ocalenie człowieka. Więc jeżeli przechodzicie obojętnie, chciałam wam powiedzieć, żebyście w swoich sercach zawołali o prawdę, bo to jest najważniejsza decyzja waszego życia, życia każdego człowieka. To była najważniejsza decyzja w moim życiu. Ona zmieniła moje życie. To była najpiękniejsza decyzja. Najpiękniejsza decyzja, żeby pojednać się z Jezusem Chrystusem, żywym Bogiem. I jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, żebyście zastanowili się nad tym, co jest najważniejsze, żeby nie przechodzić obojętnie, żeby zawołać w swoim sercu o prawdę, zawołać: Jezus, pokaż mi prawdę! Jezus, pokaż mi, kim jesteś! Bo jeżeli będziesz pukał, to Bóg otworzy. Jeżeli będziesz wołał, to On ci odpowie. Jeżeli będziesz przechodził obojętnie i kozaczył, to twoje serce nigdy się nie zwróci, nie otworzy do Boga. I Bóg ci się nie objawi. To jest twoja decyzja. I jest to najważniejsza decyzja twojego życia. Nie ma ważniejszej decyzji. I nie ma piękniejszej decyzji niż pojednanie się z Jezusem Chrystusem. Nie ma niczego piękniejszego tu na ziemi. Ale niestety Bóg nie istnieje przez regułki religijne. Bóg chce zamieszkać w twoim sercu. Amen.